Cześć kochani, witam Was serdecznie w historiach wielkich postaci i dziś naprawdę jest to historia z tego cyklu nie na wyrost. Maria Skłodowska-Curie będzie naszą gwiazdą dzisiejszą, chociaż oczywiście gwiazdą nie była. Była kimś znacznie większym, mądrzejszym, znakomitszym, kimś, kto znacznie bardziej wpłynął na nasze życie, choć wiecie, to zupełnie inna dziedzina, jak dobrze wiecie, jak gwiazdom absolutnie nie ujmuje. Natomiast to, jak wiele pracy włożyła pani Maria, żeby zostać naukowcem i jak wiele zrobiła dla kobiet, zasługuje na to, by jednak umieścić ją bardzo wysoko na piedestale naszego szacunku. Bo była jedną z najwybitniejszych uczonych swojej epoki, dwukrotną laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii. Ale czemu zdecydowałam się tak odbiec nieco od tematu mojego kanału, chociaż oczywiście biografia, więc wszystko się zgadza, bo niezwykły jest to życiorys, niezwykle ciekawy i taki, obok którego nie można przejść obojętnie. Więc dzisiaj o nauce będzie mniej, więcej będzie o życiu, a w życiu Marii Curie Skłodowskiej działo się naprawdę dużo. Jeśli chcecie się dowiedzieć co, nie pozostaje Wam nic innego, jak zostać ze mną i z panią Marią oczywiście. Urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie, w Królestwie Polskim, które było wówczas częścią Imperium Rosyjskiego. Wychodzi więc na to, że za każdym razem, kiedy świętuję swoje urodziny, mogę wspomnieć również panią Marię, bo urodziłyśmy się tego samego dnia. Pani Maria była piątym, najmłodszym dzieckiem Władysława Skłodowskiego i Bronisławy z Boguckich. Ojciec był nauczycielem matematyki i fizyki, a matka przełożoną warszawskiej pensji dla dziewcząt pochodziła zresztą z drobnej szlachty. Natomiast mała Marysia już od samego początku wskazywała, że jest wybitnie inteligentną osobą. Ponoć sama nauczyła się czytać w wieku 4 lat zaledwie, czym wprawiła w osłupienie właściwie wszystkich, nawet matkę, która przecież zajmowała się edukacją dziewcząt. Miała ponoć doskonałą pamięć. Wystarczyło jej powiedzieć wiersz raz, żeby potrafiła go powtórzyć. Świetnie liczyła. Była też bardzo ambitna. Kiedy brała się za naukę, właściwie nic innego nie miało dla niej znaczenia. Oprócz tego była też bardzo chłonna i to w różnych dziedzinach. Interesowało ją po prostu wszystko, co dzieje się na świecie. Natomiast jeżeli odkrywała, że dana dziedzina nie bardzo ją pociąga, zmieniała ją na inną, ale w nauce się nie poddawała. Rodzina miała tradycje pedagogiczne, to też Maria początkowo planowała zostać nauczycielem, tak jak jej dziadek i ojciec. Dom, w którym dorastała, był przesiąknięty duchem patriotyzmu. Natomiast światopogląd małej Marii ukształtował się pod wpływem ojca, bo jej matka niestety zmarła, kiedy Maria była jeszcze bardzo młoda. I mimo, że matka była osobą wierzącą i chciała tą wiarą zarazić córkę, wpływ ojca był większy. Niestety w pewnym momencie w jej życiu wydarzyło się bardzo dużo złego. Zmarła jej matka, jak już Wam wspomniałam, ale również siostra. To sprawiło, że młoda Maria stała na skraju depresji. Zagłuszała ból nauką, ale do tego stopnia, że była wyczerpana fizycznie i psychicznie, a także umysłowo. Ojciec postanowił wysłać ją na rok do rodziny, by sobie odpoczęła i by zmieniła swoje życie. I to się faktycznie udało. To był najbardziej beztroski rok w życiu Marii. Nie musiała się niczym martwić, niczym przejmować. Po prostu czerpała ze swej młodości. Zaczytywała się w romansach, zbliżała się do natury. I ponoć imprezowała tak, że zdarła do cna trzewiki. Ale potem wszystko wróciło do normy i potrafiła siedzieć nad książkami od kilku do kilkunastu nawet godzin na dobę. Ale jednak ta skłonność do melancholii, której nabawiła się, można powiedzieć, po śmierci siostry i mamy, została z nią już do końca życia. Ukończyła szkołę średnią w Warszawie ze złotym medalem. Potem przez 8 lat była nauczycielką. Udzielała korepetycji z matematyki, fizyki, języków obcych, bo znała polski, rosyjski, niemiecki, angielski i francuski. Naukę kontynuowała od 1884 roku w nielegalnym uniwersytecie latającym w Warszawie, dlatego Maria marzyła o studiach na Sorbonie i umówiła się ze swoją starszą siostrą, że dopną tego. Bronisława wyjechała tam pierwsza, a Maria niejako na nią pracowała.
Aby zarabiać na studia siostry, Maria przyjmuje posadę guwernantki. Z wzajemnością zakochuje się w synu gospodarzy Kazimierzu. Był on studentem matematyki. Ich miłość była wielka i planowali wspólną przyszłość, ale na drodze do ich szczęścia stanęli jego rodzice, którzy stwierdzili, że Maria jest po prostu, mówiąc krótko, za słabą partią dla ich syna. A ten nie postanowił się rodzinie sprzeciwić, proponując Marii nieformalny związek. Tak, by była gdzieś w okolicy, a on będzie miał żonę, która zadowoli mamę i tatę. Maria oczywiście na to nie przystała. Dlatego Maria wróciła do Warszawy, ale potem udało jej się wyjechać na studia. Były umówione, że się wymienią i faktycznie tak było. Maria pojechała do siostry, do Paryża, kiedy ta miała już męża i skończyła studia. I niebagatelny wpływ na to miał ich ojciec. Ja w ogóle uważam, że w życiu młodej kobiety, dziewczynki, córki ojciec ma naprawdę wielkie znaczenie i w tym wypadku myślę, że jest to pewien dowód. Ponieważ Maria Skłodowska żyła w świecie mężczyzn, a marzyła o rzeczach dla kobiety niedostępnych. Gdyby nie jej ojciec, nie wiadomo, czy miałaby odwagę po nie sięgnąć. Lucjan Biliński powiedział, być może gdyby była jego żoną, nie poszłaby tak daleko w głąb nauki, a na pewno nie zostałaby noblistką, ale może byłaby szczęśliwsza w życiu. Ojciec nie tylko nie miał nic przeciwko, by jego córki samotnie podróżowały, zarabiały na siebie, przebywały w męskim środowisku i mieszkały same w wielkim mieście. On wręcz gorąco je do tego namawiał. I gdy Maria wahała się, czy zostawić go i dołączyć do siostry, która ukończyła edukację, ojciec rozwiał wszelkie jej wątpliwości. A było to tym ważniejsze, że w XIX wieku życie kobiet nie było łatwe. Na dodatek było mocno ograniczane. Samotna przechadzka po mieście mogła być podstawą do oskarżenia o prostytucję. Przebywanie w męskim towarzystwie, na przykład na uczelni, na zawsze przekreślało dobrą opinię o pannie. Sądzę więc, że bez wsparcia ojca to po prostu by nie wyszło. Ale Marii się udaje. W 1893 roku uzyskuje licencjat z fizyki. Rok później z matematyki. Pierwszą pracę naukową ogłasza w 1897 roku. W tym czasie poznaje też o 8 lat od siebie starszego Piotra Curie. Szybko znajdują wspólny język, choć początkowo jest to przyjaźń. Łączy ich to, że mają wspólne pasje, bardzo poświęcają się nauce. Ich miłość rodzi się spokojnie, bez piorunów, bez strzały amora. Ale czy taka nie jest najlepsza? Myślę, że nie ma jednej najlepszej miłości. Najlepsze jest to, co komuś sprawia radość. Najlepiej dwóm stronom oczywiście w tej relacji. I u nich tak właśnie miało być. Bez zrywów, ale spokojnie i statecznie. Maria Skłodowska wychodzi więc za Pierra w 1895 roku. Ślub jest skromny, cywilny. Suknię ślubną również ma skromną, w kolorze czarnym, żeby potem mogła służyć jeszcze w laboratorium, bo ponoć Maria była zresztą całe życie bardzo oszczędną osobą. Podróż poślubną pojechali zresztą na rowerach. I wtedy Maria przyjęła także obywatelstwo francuskie. Mieli razem dwie córki. Pierwsza przyszła na świat w tym samym roku. W przyszłości zostanie również laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. A w 1903 roku Maria rodzi drugą córkę. Niestety umiera ona po porodzie. Kolejna Ewa rodzi się rok później. W przyszłości zostanie pianistką i biografką matki. Jak się domyślacie, praca Marii Pierra jest bardzo trudna, wymagająca, nie biorąca jeńców, mówiąc krótko. Wymaga dużego wysiłku, nie tylko umysłowego, ale i fizycznego. Maria w niczym nie ustępowała mężowi. Trzeba to podkreślać, bo najbardziej we Francji ujmowano Marii, choć sam Piotr nieustannie podkreślał, że żona robi tyle, co on. I trzeba przyznać, że kochał ją bardzo, był dla niej dobrym partnerem, ale ponieważ traktował ją na równi ze sobą, wymagał od niej również dużo. Miał ponoć do niej nieco pretensji, że chciała poświęcić się macierzyństwu i że to ją trochę odciągało od pracy. A faktycznie Maria okazała się być bardzo czułą matką, która nie szczędziła miłych gestów. Troszczyła się o dziewczynki, zapisywała każdy szczegół z ich dzieciństwa. I tutaj Maria po raz kolejny jest jedną z pierwszych. Jedną z pierwszych kobiet, która łączyła macierzyństwo z pracą, co łatwe nie jest. A pieczę nad dziećmi przejmował dziadek, ojciec Piotra. Ale to nie zmieniło stylu życia Marii. Jej córka Ewa w biografii pisała, że często zastawała mamę siedzącą na podłodze w książkach.
I chociaż jej mama już od lat mówiła po francusku, posługiwała się tym językiem, to jednak liczyła tylko po polsku, bo inaczej nie potrafiła. I tak jak wam powiedziałam już wcześniej, miała skłonność do nieco depresyjnych nastrojów. Kiedy było jej ciężko, popadała w taką melancholię i bardzo często myślała o tym, że nie jest wystarczająco dobra, że nie robi za wiele. I to jest właśnie dowód na to, że nawet jeżeli każdą z nas lub każdego dopadają takie myśli czasem, no to skoro dopadają nawet podwójną noblistkę, w momencie kiedy robi niesamowite rzeczy, myślę, że trzeba po prostu sobie na to pozwolić, przeżyć, odstawić na bok i iść do przodu. Natomiast trzeba przyznać, że Maria z biegiem lat nie była coraz mniej zaangażowana w pracę, a coraz bardziej, często zapominając o jedzeniu, przez co była bardzo szczupła i często wycieńczona. Szukając kolejnych tematów do badań, natrafiła na promieniotwórczość uranu. Kontynuuje badania, które już wcześniej powstały, i rozwija je. Mąż do niej dołącza, a w lipcu 1968 roku informują o odkryciu nowego pierwiastka, polonu, którego nazwę nadają na część Polski, ponieważ Polska wtedy nie istniała na mapie i była dzielona między trzech zaborców. A w 1903 roku otrzymują Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. I tak naprawdę to, co robiła w tamtym okresie Maria, zmieniało życie kobiet na świecie. Uniwersytet jej imienia zwraca uwagę, że w okresie, gdy kobiety miały trudności z dostaniem się na wyższe uczelnie, kiedy odmawiano im wielu praw, zwłaszcza studiowania nauk ścisłych na równi z mężczyznami, wielu ludziom wydawało się mało prawdopodobne, by wspaniały pomysł systematycznego badania promieniotwórczości mógł się zrodzić samodzielnie w głowie młodej Polki. Jest to tymczasem prawda, ponieważ wśród Francuzów tamtego czasu częste było takie oto przekonanie, że to wybitny uczony Piotr, jako autor rzeczywisty osiągnięć, podsunął swojej żonie temat badań i czuwał nad nimi, natomiast Maria, pełniąc rolę pomocniczą, zademonstrowała efekty jego pracy światu. Dziś z perspektywy czasu oraz całości źródeł, do których dostęp jest względnie powszechny, widać jednak dobitnie, że wszystkie znane fakty świadczą o błędach niesprawiedliwości ówczesnych pochopnych sądów. Maria Skłodowska-Curie podkreślała, że odkrycia w dziedzinie promieniotwórczości są wspólnym dziełem jej i jej męża. Warto podkreślić przy tym z całą mocą, że kierunek badań i zagadnienie promieniotwórczości, wybranych substancji oraz metody pracy nad nimi były i na zawsze pozostaną autorstwa Marii Skłodowskiej-Curie. Ten fascynujący temat Skłodowska zaszczepiła następnym pokoleniom badaczy, którzy mogli w ten sposób tylko potwierdzić prawdziwość tez wyprowadzanych z jej badań. Niestety, mimo że osiąga takie sukcesy, w życiu prywatnym wydarza się prawdziwy dramat. Pierre Curie ginie pod kołami dorożki. W 1906 roku zamyślił się, przechodząc przez ulicę, i wpadł pod wóz zaprzężony w konie. Poturbowany przez kopyta upadł, a koło wozu zmiażdżyło mu czaszkę. Maria załamała się, potem pisała: zgasła we mnie cała chęć do życia. Chciano dać jej rentę po mężu, ale odrzuciła, przekonując, że sama jest w stanie utrzymać i siebie, i córki, a także kontynuować pracę. Maria była bardzo skromną osobą, dlatego być może wcale nie z takiego uporu feministycznego, ale właśnie z tej skromności odrzuciła propozycję od państwa francuskiego, które zresztą jej przecież wcale nie doceniało, jak już słyszeliście. A po śmierci męża przez rok pisze dziennik żałobny. Natomiast w 1909 roku, po śmierci swojego męża, Maria Skłodowska-Curie poznaje Alberta Einsteina, który zostaje jej bliskim przyjacielem. Kiedy Einstein zabiegał o stanowisko profesora na Politechnice w Zurychu, to Maria napisała rekomendujący list, na przykład w Alpy. A córka Marii, Ewa, wspominała, że zwykle podczas takich wypraw razem z Albertem szli w przodu, dyskutując na różne wzniosłe tematy, często naukowe, chociaż ich dziedziny przecież się nie zazębiały. I przyjaźnili się bardziej na gruncie towarzyskim niż naukowym właśnie. Zresztą ich korespondencja faktycznie nie wskazuje, by wymieniali jakiekolwiek naukowe idee. Ale jeśli chodzi o serce Marii, to jeszcze raz zabiło ono. Jednak za ten związek zapłaciła bardzo dużą cenę w postaci skandalu, bowiem kolejnym jej wybrankiem był Paul, żonaty fizyk, który nie dość, że porzucił rodzinę, to związał się z cudzoziemką. Maria wywołała skandal. Pod jej domem ustawiali się ludzie, którzy krzyczeli, żeby wracała do Polski, że jest złodziejką mężów. Nie było prasy kolorowej, a Maria nie była celebrytką, ale to wystarczyło.
I te wydarzenia zbiegły się z wielkim sukcesem Marii Skłodowskiej-Curie. Dostała drugą nagrodę Nobla z chemii za odkrycie polonu i radu. I tak naprawdę obawiano się, czy jej obecność podczas gali będzie na miejscu w obliczu tego skandalu. Maria jednak podkreśliła, żeby jej życia prywatnego z pracą naukową nigdy nie łączyć i pojawiła się tam, a witana była z prawdziwymi zaszczytami. Jednak mimo, że tyle osiągnęła, nadal to, że była kobietą, w wielu kwestiach ją hamowało. Kiedy zgłosiła kandydaturę do Francuskiej Akademii Nauk, przepadła w głosowaniu. Była kobietą, była Polką, kraju, który nie istniał i był pod wpływem Rosji. Na dodatek doszły także tematy antysemickie, ponieważ podejrzewano ją o żydowskie pochodzenie. Mimo, że była podwójną noblistką, pierwszą kobietą, której udało się tego dokonać, nie była wystarczająco dobra. A przecież to, jak dobra była, udowadniała na każdym kroku. Była chociażby jedną z pierwszych kobiet, które zrobiły prawo jazdy. Przyjmowała zdolne studentki u siebie. Dawała im stypendia naukowe. Z jej inicjatywy rozpoczęto budowę Instytutu Radowego w Paryżu, gdzie pracowała aż do śmierci. Podczas I wojny światowej nie pozostawała obojętna. Dzięki jej staraniom powstało 200 nowych i ulepszonych stacji radiologicznych. Przekazała armii francuskiej 20 ruchomych ambulansów rentgenowskich. Z jej inicjatywy także powstał Instytut Radowy w Warszawie, a potem powstały jego filie w Gliwicach i Krakowie. Warto dodać, że Maria Skłodowska-Curie nigdy nie opatentowała żadnego ze swoich odkryć. Pieniądze z Nagrody Nobla zainwestowała w Instytut Radowy. A w jej przypadku stwierdzenie, że stara miłość nie rdzewie, jak najbardziej się sprawdza, bo kiedy po raz ostatni przyjechała do Polski, spotkała swoją dawną miłość, tego mężczyznę, który nie zrezygnował z rodziny dla niej. W 1932 roku spotkała Kazimierza Żurawskiego. Był on wybitnym matematykiem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaprzyjaźnili się znowu i kontakt utrzymywali do końca życia noblistki. On pocieszał ją w chorobie i przekonał, żeby odkryła przed światem najbardziej skrywaną swą tajemnicę, mówiącą o tym, że rad jest szkodliwy. Bo Maria Skłodowska-Curie była jedną z pierwszych ofiar choroby popromiennej. Zmarła wskutek anemii złośliwej 4 lipca 1934 roku w sanatorium, gdzie przebywała z córką. Jednak później naukowcy stwierdzili, że to raczej nie jej prace w laboratorium przyczyniły się do jej śmierci, ale praca podczas I wojny światowej. Maria wraz z córką Irene zajmowały się szkoleniem personelu medycznego w korzystaniu z urządzeń rentgenowskich, pomocą których odnajdywano odłamki w ciałach żołnierzy. Wykonały setki prześwietleń, co prawdopodobnie uratowało życie wielu rannych żołnierzy. Jednak osoby obsługujące aparat otrzymywały dawkę promieniowania wielokrotnie, w tym Maria i jej córka, która zresztą później zachorowała na białaczkę. Albert Einstein po śmierci Marii w 1934 roku mówił na uroczystości w Nowym Jorku poświęconej noblistce, że miał szczęście być z nią związany, bo była pogodną, przyjazną osobą. Wskazywał, że jej wymagania wobec siebie, skromność, obiektywizm i oddanie społeczeństwu były niesamowite. I Europę czekałaby lepsza przyszłość, gdyby więcej europejskich intelektualistów się tak zachowywało. W 1995 roku trumny Marii i jej męża zostały przeniesione do Panteonu w Paryżu, a Szkoci w 2015 roku uznali ją najbardziej wpływową kobietą dwustulecia. Natomiast w Wielkiej Brytanii zajęła drugie miejsce za Margaret Thatcher. Tak jak wam powiedziałam, jej córka Irene również otrzymała Nagrodę Nobla wraz ze swoim mężem za odkrycie zjawiska sztucznej promieniotwórczości. Noblistą został również mąż młodszej z córek Ewy, która śmiała się, że właściwie jest czarną owcą w rodzinie jako jedyna, która tego Nobla nie otrzymała, ale była pisarką, bardzo długowieczną osobą, która dożyła 103 roku życia, umierając w 2007 roku. A Maria Skłodowska Curie, choć nie była feministką, to jednak swoim życiem pomogła naprawdę wielu kobietom na całym świecie, a szczególnie w Europie, bo udowodniła inteligencją i pracowitością, że kobiety nie są w ogóle od mężczyzn gorsze w żadnym aspekcie, jeśli tylko zechcemy. No i cóż, Maria Skłodowska-Curie udowodniła, że kobiety mogą dużo, chociaż często łatwo nie jest. Łączenie pracy z rodzicielstwem bywa naprawdę trudne. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał.
I że odkryliście tę noblistkę, którą mamy właśnie w pamięci, ale nie wiemy o niej zbyt wiele, na nowo i że stała się Wam bliższą osobą dzięki temu. Dla mnie to niesamowicie ciekawa osoba, niesamowicie inteligentna, co przekazała również swoim córkom. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną do samego końca. Pamiętajcie, że czekam na Was w kolejnych odcinkach. Widzimy się niebawem na tym kanale i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, pa!